Na pewno sytuacja, w której się znaleźliśmy, nie jest wymarzona. Tak? Przegraliśmy dwa mecze w play-offie, w których w ostatnich latach zawsze zwyciężaliśmy i raczej byliśmy w roli faworyta. W tym momencie nieco sprawa się skomplikowała, ale jesteśmy pełni wiary i walki na nadchodzące spotkania i mam nadzieję, że te spotkania rozstrzygną się pomyślnie dla nas. Ciężko powiedzieć, co poszło nie tak. Na pewno nie możemy rozpamiętywać tego pierwszego meczu, bo tutaj popełniliśmy za dużo błędów. I mecz wyglądał, jak wyglądał. Drugi mecz bardziej boli, bo był po walce dosyć zaciętej i myślę, że kwestia paru takich przestojów, błędów z naszej strony sprawiła to, że przegraliśmy to spotkanie. Jeżeli wyeliminujemy te błędy proste, te rzeczy, które nam się zdarzają od dłuższego czasu, to jest szansa, żebyśmy te mecze spokojnie dla nas rozstrzygnęli. My musimy sami wierzyć w to, że możemy wygrać i myślę, że w tym tkwi cały problem i no, od tego będzie zależało to, jak będzie wyglądał następny mecz. Nasza motywacja musi być na praktycznie 100% obrotach i tylko to się liczy w tej chwili.